Witajcie jeszcze raz i nastawmy się na to, co chce Duch Święty powiedzieć do nas przez Boże Słowo. A chcę wam dziś powiedzieć o czymś bardzo, bardzo poważnym. Z reguły zawsze mówimy tutaj o tym, co jest poważne, ale dziś będę mówił o takiej rzeczy, którą wielu z was też już doświadczyło. Nie będę dzisiaj mówił o czymś, co wielu powie, no fajnie by było, gdyby tak było, ale chciałbym powiedzieć o cenie za nasze świadectwo. Cenę za świadectwo, za pójście za Jezusem, za decyzję o tym, żeby iść drogą Bożą. Często płaci się i wcale nie wygląda to tak romantycznie, jak czas na naszym nabożeństwie. Nie wygląda to tak pięknie, jak potem, kiedy napisze się to w świadectwie i w książce. Czasem to są takie męczące tygodnie, miesiące, zmagania, walki, kiedy człowiek zastanawia się, czy w ogóle coś zostało z jego wiary. Kiedy człowiek zastanawia się, czy dobrze zrobił, że posłuchał tego głosu serca, posłuchał Bożego powołania. Niektórzy może tu siedzą i myślą, o czym mówisz, ale wiem, że inni wiedzą doskonale, o czym mówię. Szczególnie ci z was, którzy weszli w jakąś służbę, którzy udali się gdzieś na misję, którzy dzielili się słowem z sąsiadem, znajomym, którzy uwierzyli, że Bóg czegoś od nich chce, że po coś ich powołał i spróbowali. Nasze świadectwo ma swoją cenę. Czasami ta cena jest bardzo wysoka. Czasami ta cena, którą płacimy, jest taka, że się zastanawiamy, czy to możliwe, że Bóg do tego dopuścił. I dziś chciałbym wam właśnie taką historię opowiedzieć o jednym z moich ulubionych bohaterów biblijnych. Wiele razy dzieliłem się na jego temat, wiele razy go wspominałem w kazaniach, a dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnym wydarzeniu w jego życiu. Chcę powiedzieć dzisiaj o królu Hiskiaszu. Słyszeliście o takim? Niezwykły człowiek, niezwykłe postępowanie i to, co się zaczęło dziać, kiedy on zaczął działać, też było niezwykłe. Życie Hiskiasza jest taką lekcją duchowej rzeczywistości, którą chciałbym przekazać wielu, wielu wierzącym ludziom, którą chciałbym samemu dobrze odrobić, którą wiem, że wielu z was w swoim życiu doświadczy. Może przejdźmy do tekstu Słowa Bożego i popatrzmy, co się stało, kiedy Hiskiasz postanowił, że na całego idzie za Panem. Co się stało, kiedy Hiskiasz zdecydował, że koniec z taką wiarą do połowy, taką wiarą na pół pary, że na całego idzie teraz, że całkowicie powierzam się Bogu i moje królestwo i moje sprawy i wszystko należy do Pana. Czy świat zareagował? Czy ktoś to zauważył? Posłuchajmy dzisiejszej historii. Otwórzcie w Starym Testamencie drugą Księgę Królewską i zaczniemy od 18 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Od pierwszego wersetu, może pierwszych 6, może 7 pierwszych wersetów. Druga Księga Królewska, 18 rozdział, od 1 do 7 na razie i tu się zatrzymamy. W 3 roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syna Haza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się.
Zbuntował się on przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. Chcę, byście zwrócili uwagę, co Duch Święty do nas dzisiaj mówi przez to słowo. Że po pierwsze ten król jest nazwany przez Boga tutaj jako człowiek prawy, widzicie to? Był to człowiek sprawiedliwy, dobry. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak jak Dawid. Bóg daje o nim dobre świadectwo. Mało tego, tutaj Pan Bóg nam mówi w słowie, że Pan był z nim i wszystko, co przedsięwziął, mu się wiodło. A więc poczytajmy dzisiaj, jak mu się wiodło. Bo kiedy my myślimy, że się komuś wiedzie, to czasami nam się wydaje, że powodzenie w służbie to jest cały czas radość. To jest cały czas tylko takie widoczne gołym okiem zwycięstwo. A to nie jest tak. Kiedy żołnierz wyrusza na wojnę, kiedy żołnierz wyrusza do boju, to wie, że przyjdą ciężkie chwile, chwile próby. Że kiedy gra orkiestra, kiedy armia rusza, wychodzi ze swojego miasta, wtedy jest uroczyście, ale to nie jest to, co najbardziej jest niebezpieczne w służbie. Najbardziej niebezpieczne w służbie wojska, żołnierza, jest być na linii frontu, tak? Tutaj mamy króla, który postanawia żyć dla Boga. Wiecie, w historii świata zmieniają się imiona, imperia, królowie i nie zmienia się nasz Pan. W czwartek, kiedy tutaj dzieliłem się, głosiłem z drugiego rozdziału Księgi Daniela. Rozpoczęliśmy studium Księgi Daniela. I między innymi podczas tej biblijnej lekcji czwartkowej patrzyliśmy na ten posok z Księgi Daniela. Pamiętacie tą głowę, po której to było Imperium Babilońskie, po której mieliśmy dalsze imperia. To, co tutaj dzisiaj mamy, działo się przed tą sytuacją. Jesteśmy w czasach Imperium Asyryjskiego, jednego z najdzikszych imperiów, jakie panowało. Jednego z najbardziej okrutnych i wiele razy z tego miejsca już tutaj o tym mówiłem. To, czego uczy nas historia o Hiskiaszu, może dotyczyć każdego z nas. Może dotyczyć twojej codzienności, twojego duchowego życia i świadectwa. Dlatego, że w życiu każdego z nas przychodzi taki moment, kiedy zaczynam mówić, Panie, chcę iść za Tobą tak na całego. Chcę iść za Tobą tak z całego serca. Chcę iść za Tobą i wyrzucamy to, co nie służy Bogu. Odsuwamy. Znam ludzi, którzy nawet musieli czasami wynieść pół biblioteki, bo mieli książki, nie wiem, jakieś o czarach, o magii, horoskopach. Musieli zmienić muzykę, którą słuchali. Musieli zmienić nawet styl tego, jak będą żyć. Wszystko musiało się zmienić. Wywołali zupełną rewolucję w swoim życiu. To, czego uczy nas ta historia, to twoje i moje decyzje, świadectwa. Hiskiasz był człowiekiem, jak już powiedzieliśmy, prawym w oczach Pana, mówi trzeci werset. Niewielu królów otrzymuje takie świadectwo od Boga. Często czytamy, że dany król czynił to, co nieprawe, że dany król był zły, a tutaj czytamy, że to był prawy człowiek. I takie jest, tak go widział Pan Bóg. Pan był z nim. Co znaczy, że Pan był z nim? Oznaczało to błogosławieństwo w jego życiu i w tym, co czynił, co nam zapowiada siódmy werset. Wiecie, nasze życie, twoje i moje życie, to jak postępuje, to czego pragnę, nie nasze upadki, nie nasze błędy, ale to, kim naprawdę w środku jesteśmy, to, ku czemu zmierzamy, za czym tęsknimy, pokazuje naprawdę, po czyjej stronie jesteśmy. Możemy się podobać albo Bogu, albo światu, albo sobie samemu, ale musimy zdecydować, dla kogo i jak chcemy żyć. Hiskiasz w jednych z najbardziej bezbożnych czasów dokonał wyboru. To był trudny czas. To był czas, kiedy zdawało się, że nad Izraelem zachodzi słońce Bożego wybrania. Wielu ludzi śmiało się. To był czas, kiedy zdawało się, że ten naród nie przeżyje. To był czas, kiedy pada Królestwo Północy. Wiecie, że naród Boży podzielił się. Północ to było 10 plemion i południe to 2 plemiona. My jesteśmy teraz na południu. W złych czasach żył. I w tym czasie zło panoszyło się jak nigdy. I nagle robi coś, czego żaden doradca by królowi nie doradził. Czego żaden polityk by
Nawet nie doradzał, żeby nawet o tym myśleć, a Hiskiasz to robi. Zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. Często przyzwyczajeni jesteśmy, że bunt nie podoba się Bogu. Ale tutaj mamy ten rodzaj buntu, który podoba się Panu Bogu. To jest bunt, kiedy na zło mówimy nie. To jest ten rodzaj buntu, kiedy potrafimy zatrzymać samochód i na czyjąś biedę powiedzieć nie i nakarmić biednego. Buntujemy się. To jest ten rodzaj buntu, kiedy potrafimy stanąć w obronie kogoś. Kiedy potrafimy godnie zatrzymać się i zło nazwać złem. Ale taki bunt ma swoją cenę. Zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu. Bunt przeciwko złu i grzechowi i systemowi religii tamtych czasów. Asyria była w tamtym czasie takim kreatorem mody, kreatorem stylu. Wszystko było według Asyrii. Byli z rządzącymi światem, czymś, czym dzisiaj może są, nie wiem, Chiny, czy Stany Zjednoczone, czy kiedyś był Związek Radziecki. Taki kraj, na który wszyscy patrzą. Taka potęga, z którą nikt nie chce prowadzić wojny. To ten rodzaj buntu, który podoba się Panu, ale ma swoją cenę. Najpierw oczywiście czytamy, że Hiskiasz pobił Filistyńczyków. Nie zamierzał żyć tak jak wszyscy i nie zamierzał płacić haraczu szatanowi. Wielu wierzących ludzi w naszych czasach płaci haracz. Płaci, wiecie co to jest haracz? Haracz to jest, kiedy mafia przychodzi do sklepu i mówi, albo będziecie płacić z tego, co ten sklep zarabia, albo podpalimy ten sklep. To jest to najbardziej, to jest to znaczenie słowa haracz, które chcę tu użyć. Kiedy przychodzi diabeł, kiedy przychodzi zło i mówi, albo się dostosujesz, domaskujesz i będziesz udawał, że śpiewasz jak wszyscy, albo zapłacisz za to życiem. Takich Hiskiaszów było w historii późniejszej wielu. Jednym z takich Hiskiaszy był niemiecki pastor Dietrich Bonhoeffer. Kiedy wszyscy na ulicach stali i wznosili ręce w faszystowskich okrzykach i pozdrawiali Hitlera, on i garstka innych powiedzieli nie. I zapłacili za to cenę. Bonhoeffer został zastrzelony przez SS-manów chwilkę przed końcem wojny. Ale do końca jego życie mówiło, kiedy Hitler był popularny i kiedy potem Hitler padał, Bonhoeffer wyraźnie mówił, to jest jeden z antychrystów. To jest zło i naród, który za nim idzie, zapłaci. Tu nie jest Dietrich Bonhoeffer dzisiaj, ale patrzymy na Hiskiasza, króla. Rozprawił się z tym, co było w jego siłach, a więc rozprawił się z Filistyńczykami. Z tym się mógł rozprawić. To była trudna rozprawa, trudna wojna, ale z tym się mógł rozprawić. Miał armię, oni mieli armię, byli mniej więcej porówno, uderzył na Filistyńczyków, a więc zrobił to, co się dało zrobić. To było do zrobienia. Trudne, ale dało się. I rozprawiać się zaczynasz z czymś, co pozornie było nie do pokonania, zaczyna rozprawiać się z poddaństwem Asyrii. Słowo Boże mówi w Jakuba, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Ale Asyria coś nie chciała uciekać. Coś ta Asyria uciekać nie chciała. Asyria bardzo reprezentowała diabelską kulturę, religię, postępowanie. Jak już wam mówiłem, jeden z najbardziej brutalnych narodów, jakie kiedykolwiek zamieszkiwał ziemię. I taka postawa, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, ma swoją cenę. Ten diabeł nie ucieka tak, jak nam się wydaje. Nie tak od razu, jak nam się wydaje. Nie tak prosto, jak nam się wydaje. Wiedzą o tym misjonarze, którzy przecież wiedzieli, że powołał ich Pan, a jednak cierpieli za to, po co poszli. Wiedzą o tym ci z was, którzy stoją dzisiaj i modlą się o różne sprawy. Modlimy się o zbawienie naszych dzieci, rodzin. Modlimy się o zdrowie naszych bliskich, tych, których kochamy, o naszą służbę, o nasz zbór. I nie zawsze nam się układa tak, jakbyśmy chcieli, tak? Czasem jest tak ciężko, czasem jest tak trudno, że mówimy, Boże, czy to wszystko jest prawda? Ja przecież za Tobą poszedłem. Ja przecież poszedłem, bo czułem, że Ty tego chcesz. Dlaczego teraz jest mi tak strasznie pod górkę?
I tak właśnie było z Hiskiaszem. W tamtym czasie panował pewien porządek polityczny. Układy tamtych czasów były jasne. Asyria to jest ten duży, silny, który trzyma swoimi pazurami tych słabych. Ci słabi muszą płacić i uważać, co mówią. Ci słabi muszą posyłać złoto, muszą posyłać daniny, haracze, muszą uważać na każdy swój krok. I w początek i układy tamtych czasów wdziera się czyjeś nie. Po prostu ktoś mały mówi nie. Gdybym miał porównywać, to co zrobił Hiskiasz, to jest coś takiego, wiecie, jakby mrówka powiedziała do słonia, chodź, będziemy się bić, zobaczymy, kto ma rację. Słoń by spojrzał, poczekaj, najpierw muszę cię znaleźć, bo nawet cię dobrze nie widzę. Kiedy Hiskiasz się buntował, to jakiś czas, zanim to dotarło do Asyrii. Wiecie, to jest tak, jak gdyby, nie wiem, nasz kraj wywołał wojnę Stanom Zjednoczonym. To jest tak, jakby jedno nawet województwo małe zwróciło się do Ameryki, że Śląsk Cieszyński wywołuje wojnę Stanom Zjednoczonym. Ludzie by spojrzeli, powiedzieli, i zwariowali. Jacyś szaleńcy. Ile macie statków? Ile macie czołgów? Co wy w ogóle macie, że chcecie Ameryce wojnę wywoływać? To jest mniej więcej coś takiego, co zrobił Hiskiasz. To jest coś takiego, wiecie, gdyby na przykład jakieś tam nasze województwo czy region tutaj wywołał wojnę, Amerykanie by posłali na przykład 5. flotę. Bo oni mają 1, 2, 3, 4, 5, a 5. poślemy. A my nie mamy żadnej. Coś takiego. Chcę, abyście zobaczyli tą duchową rzeczywistość. Hiskiasz mały, słaby, wywołuje wojnę gigantowi, wywołuje wojnę wielkiemu przeciwnikowi, który odwraca się tak, że aż cała historia się trzęsie. Gdzie jest ten Hiskiasz? Który to jest ten Hiskiasz? Która nasza mała prowincja śmie nam powiedzieć, że nie mamy racji? I od tamtego dnia ziemia zaczyna dudnić. Trzęsie się ziemia. Wiecie dlaczego? Bo jedna z największych armii tamtych czasów wyrusza w kierunku Jeruzalem. Wyrusza w kierunku domu Hiskiasza. Asyria wyrusza na wojnę i cały świat słyszy, że przy okazji, idąc do niego, po drodze zmiatają paru innych królów, że po drodze robią porządki, że nie ma siły i nie ma kogoś, kto mógłby stanąć takiej armii na drodze. Armia składająca się z tylu tysięcy żołnierzy, że ich wszystkich tam ludzie nawet tyle nie mieszkało. Gigant, który wyrusza. Przyszły czasy, że nikt się nie może przeciwstawić Asyrii. Tak jak dzisiaj są czasy, że temu systemowi niewielu ludzi odważy się przeciwstawić. Hiskiasz zaczyna wtedy, i tu pierwsza lekcja dla nas się pojawia, posłuchajcie teraz uważnie, Hiskiasz zaczyna wątpić w swoim sercu. Zobaczmy do Słowa Bożego. Asyria dzieli, stawia ludzi, narody, rządzi, robi co chce. Ludzie muszą słuchać. Nagle, jak już mówiliśmy, mały Hiskiasz staje, mówi nie. Powód, powiem jeszcze zanim przeczytamy, powód niewoli, powód tego, że ktoś nad nami, jakaś zła siła, jakiś grzech, czy to papierosy, czy pornografia, czy przekleństwo jakieś inne. Zawsze powód naszej niewoli, poddaństwa jest ten sam. Grzech i odstępstwo. Grzech to znaczy chybiać Bożego celu. Kiedy nie trafiamy do Bożego celu, do celu dla naszego życia, które ma Bóg. I odstępstwo, kiedy odstępujemy od prawdy. To ważne dla nas dziś, bo jeżeli dzisiaj decydujesz się, że Jezus jest Panem, jeżeli dzisiaj decydujesz ufać się i ruszać, to jutro Asyria powie ci momencik, zobaczymy, kto jest silniejszy. Polityka zna takie słowo jak kompromis, ale Ewangelia nie zna takiego słowa jak na kompromis. Nigdzie nie mamy takiego wersetu, a jeśli by wam było ciężko, to idźcie na kompromis ze światem. Nie ma takiego wersetu. Polityka go zna. W duchowym świecie jest jak w świecie czarno-białym dobra i zła. Człowieku, nie podskakuj, bo dostaniesz po uszach. Nie stawiaj się, bo cię ośmieszymy.
Słowo Boże w Rzymian 12:2 mówi, ale nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I starotestamentowy Hiskiasz postanawia, że nie będzie tacy jak wszyscy. Niszczy świątynki, niszczy miejsca bałwochwalstwa, niszczy to, co odwraca oczy jego narodu od Boga. Potem rozprawia się z Filistyńczykami i na koniec właśnie dochodzimy do tego miejsca, że mówi Asyrynie i słyszy, że wielka armia idzie w kierunku jego domu. I co teraz? Ja myślę, że wieczorami się zastanawia, co ja zrobiłem? Co ja narobiłem? Tego już nikt nie zatrzyma. To jak walec drogowy, to jak tank, jak czołg idzie do przodu. Co ja mam teraz zrobić? 14-17 werset mówią nam o czymś, co jest dla nas wielką duchową lekcją. Wtedy król judzki Hiskiasz wysłał do króla asyryjskiego, do Lakisz, takie oświadczenie. Zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na Hiskiasza, króla judzkiego, haracz w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Oddał więc Hiskiasz całe srebro znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego. W tymto czasie Hiskiasz kazał zdjąć obicia z drzwi przybytku Pana i ze słupów, które król judzki Hiskiasz pokrył złotem i posłał to królowi asyryjskiemu. Diabeł przyszedł po to, by zabijać, kraść i niszczyć i nic tego nie zmieni. Zobaczcie, co król zaczyna robić. Czy wiecie o tym, że waszą ozdobą, bracia i siostry, jest święte życie? Wiecie o tym, czy nie? Naszą ozdobą jest Jezus. Naszą ozdobą, tak jak ozdobą świątyni, jest Jezus, jest święte życie. Złoto w Biblii często reprezentuje Jezusa. Jezus jest naszym klejnotem, skarbem, naszym świadectwem. I kiedy człowiek decyduje się iść za Bogiem, ale potem wystraszy się swojego świadectwa, swojego buntu przeciwko złu, zaczyna płacić haracz Asyrii, zaczyna płacić haracz złu. Zobaczcie, co musiał zrobić Hiskiasz. Poszedł do świątyni i z drzwi Pana zaczynają zdzierać ozdoby. Rabują własną świątynię, pozbywają się własnej świętości, własnej tożsamości, tego, za czym przecież stali, tego, o co przecież chodziło. I zaczynają to posyłać samemu diabłu Asyrii. Masz, tylko nas nie rusz. Masz, weź to. Ludzie czasem myślą, że idąc z diabłem na ugodę, coś zyskują. Ale diabeł nie przyszedł po to, żeby cię wystraszyć. Diabeł przyszedł, by zabijać, kraść i niszczyć. Nie po to, żeby cię tylko wystraszyć. A więc osłabia i niszczy ich duchową wrażliwość, oddziela ich od Boga. I zobaczcie, to, co było ozdobą przybytku Pana, zostaje oddane diabłu. Człowiek musi zrezygnować ze świętości Jezusa, żeby spodobać się światu. Chciałbym, abyście to zapisali, abyście to usłyszeli, aby to było w nas. Albo zrezygnujemy z podobania się Bogu i będziemy się podobać wszystkim, albo musimy zrezygnować z podobania się wszystkim, będziemy się podobać Bogu, ale wtedy nas będą za to, powiem delikatnie, nie wszyscy nas będą za to kochać. Wtedy staniemy się pośmiewiskiem. Wtedy wielu powie naiwniacy, fanatycy. Człowiek musi wybrać. To, co jest ozdobą twojego i mojego życia, musi zostać oddane. To jest to, czego nas uczy ta historia. Wielka armia zmierza w kierunku domu Hiskiasza. Hiskiasz zdziera złoto z drzwi. Rabują własną świątynię, jak już mówiłem. Posyłają to wszystko na wozach tam. Król asyryjski powiedział, że to muszą zapłacić. Wiecie, w konflikt ze światem staniemy wszyscy. Kompromis ma nas pozbawić prawdziwej ozdoby. Tak jak ozdoba świątyni to były te skarby, tak twoją ozdobą jest Jezus i to, co dla Jezusa czynisz. To, jak dla Jezusa żyjesz. To, jak postanawiasz żyć, że w miejscu, gdzie mógłbyś być nieuczciwy, chcesz być uczciwy. Że w miejscu, gdzie mógłbyś kłamać, mówisz prawdę. Że w miejscu, gdzie mógłbyś cudzołożyć, zachowujesz czystość. W miejscu, gdzie mógłbyś swoje wyciągnąć, bierzesz krzyż i postanawiasz podobać się Bogu. Postanawiasz być piękny w oczach Bożych, a nie piękny w oczach świata. A świat mówi, poczekaj, ja ci tego
nie podaruje. Świat, jak Asyria, zaczyna żądać. Albo płacisz, albo giniesz. Albo z nami, albo przeciwko. I diabeł mówi, daj mi, co masz, to dam ci spokój. I my często ustępujemy. Poddajemy się. I przestajemy być tym. Wielu z nas, kiedy się nawracaliśmy, kiedy braliśmy chrzest, śpiewaliśmy pieśni, żyliśmy dla Pana. Biegliśmy do domu Bożego, do ludu Bożego z radością. Czy nie macie wrażenia niektórzy z was, że to już dawno kiedyś umarło? Że ktoś zabrał wasze ozdoby? Że ktoś zabrał to, co było piękne? Jeśli dzisiaj jesteś tu na tym miejscu i masz takie wrażenie, to jest historia dla ciebie. Bóg chce odbudować to, co święte, to, co piękne w tobie. Jeżeli czujesz, że tak nie zrobiłeś, to też wiesz, co to znaczy wojna o to, bo to nie jest łatwo zachować. I kiedy kompromis okradnie Boże dzieci z wszystkiego, to następne pytanie z historii o Hiskiaszu. Czy Asyryjczycy zawrócili, kiedy im zapłacił, czy nie? Kto z was zna tą historię, wie, że armia nie zawróciła. Szła nadal, pomimo, że przecież Hiskiasz co? Zapłacił. Przecież dał. Przecież już nic nie mam więcej. Ale śmierć, grzech, zło, to diabelstwo, które szło w jego kierunku, ono nie zna pojęcia zawrócić. Ono nie zna pojęcia wybaczyć. Ono nie zna takich pojęć. Ono nie zapomina, że się sprzeciwiłeś. Okradziony ze świętości, mądrości i pokory, odkryjesz, że diabeł i tak nadal pozostał mordercą. Nasze straty nie uczynią z diabła kogoś lepszego. Nawet gdybyś wszystko stracił, własne dzieci, zdrowie, pieniądze, własny honor, własną świętość, diabeł i tak przez to nie stanie się lepszy i nie powie, w porządku, już ci dam spokój, chłopie, ty już tyle dostałeś, że już cię nie będę bił. Nie. On odejdzie wtedy, kiedy na twoim pogrzebie zacznie grać orkiestra. Nie wcześniej. Wróg przychodzi bez względu na wszystko. I któregoś dnia straże na murach miasta zaczynają widzieć. Zza horyzontu wyłaniają się tysiące flag. Jedna z największych armii staje i zaczyna powoli otaczać miasto. Zatrzymują się u źródeł miasta z jednej strony. Od drugiej strony podchodzą od równiny. Miasto powoli zostaje zamknięte w kleszczach oblężenia i nie ma z niego ucieczki. I stają wokół. Wszystko zaczyna wyglądać jeszcze bardziej beznadziejnie. Wróg przychodzi i zaczyna kpić z resztek wiary. Popatrzcie na sytuację teraz Hiskiasza. Hiskiasz ze swoją maleńką armią w mieście, tak? W świątyni zostały jakieś skarby, czy nie? Już nic nie ma, bo wszystko dali. Jest bankrutem. I ani wiary, ani niewiary. Ani nadziei, ani beznadziei. Ani to życie, ani to śmierć. A wróg tak otoczył, że nawet nie ma do kogo uciec po pomoc. Ani nawet nie można ufać w żadną pomoc, bo nie ma pomocy na takiego wroga. To jest ta sytuacja, kiedy wyjścia nie ma. I co wróg zaczyna robić? Zaczyna kpić. Wynalazcą tortur jest diabeł. Człowiek jest jedynym stworzeniem, które zadaje tortury. Które cieszy się cudzym bólem. Człowiek jest jedynym stworzeniem, które zabija dla przyjemności. Wszystko w przyrodzie zabija, żeby żyć. Nie dlatego, że mu przyjemnie. To człowiek. Podoba mu się patrzeć, jak umiera drugi, ponieważ jest tak zepsuty. Skarbiec pusty, społeczność z Bogiem w kawałeczkach, a diabeł u drzwi i pyszni się swoją potęgą i pyszni się tym, jaki mały jest Hiskiasz. Zobaczcie na 19 i 20 werset tego samego rozdziału. I rzekł do nich Rabszake. Wyobraźcie to sobie. Pod murami, na murach stoją wystraszeni żołnierze Hiskiasza. Pod murami gigantyczna armia, która ma wszystko. Ma najnowocześniejsze uzbrojenie tamtych czasów. Mają dość wody, jedzenia, niewolników. Codziennie robią uczty, świętują w swoich namiotach. A w mieście Hiskiasza trwa strach, ból. Oni stoją i zaczynają wołać do nich na mury. Popatrzmy na to. I rzekł do nich Rabszake. Powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król asyryjski.
na czym opierasz swoją ufność. A więc najpierw uderzenie w resztki wiary, w co ty jeszcze wierzysz. Kiedy ustąpisz złu, to najpierw zacznie się śmiać z tego, co ci zostanie jeszcze z twojej wiary. Człowiek nigdy nie staje się od razu ateistą. Człowiek nigdy się od razu nie staje kimś złym. Wiecie, złodziej nigdy nie staje się od razu złodziejem milionów. Kiedyś najpierw ukradł jedną koronę, a może nawet jednego halerza. Pedofil nigdy nie rodzi się pedofilem. Pedofil nie wychodzi z niedzielnego nabożeństwa, a w poniedziałek się okazuje, że jest pedofilem. Najpierw raz sobie kuknął na pornografię. Drugi, trzeci, piąty, poszło głębiej, rozeszło się po organizmie, zamieniło go, zrobiło go z niego to, czym jest. Alkoholik nigdy nie budzi się rano nagle alkoholikiem. Wczoraj był abstynentem, dziś się budzi alkoholikiem. Zaczyna od czego? Od jednej setki. I kiedyś, któregoś dnia o jedną setkę wypija za dużo. Wszystko, co urosło wielkie w złym, było kiedyś małe. Było kiedyś jakąś decyzją. Na murach stoi król, jego wojska, a Rabszake, posłaniec i herold króla asyryjskiego, zaczyna kpić i mówi: na czym ty opierasz? Co ty myślisz, że ktoś tobie pomoże? I tak, jeżeli odstępujemy w naszej wierze, diabeł powie do ciebie: i co ty myślisz, że teraz, kiedy już wlazłeś w pornografię, w kłamstwa, w oszustwa, w kłótnie, w plotki, odszedłeś, nie jesteś już tym, kim byłeś. Popatrz na twoich ojców, na dziadków. Diabeł lubi przypominać, jak to było kiedyś. Ale to już nie ty. Ty jesteś słaby, nie masz szans. Zobacz, wszystko sprzeniewierzyłeś, zginiesz. Innymi słowami, gdyby te słowa Starego Testamentu przełożyć na słowa Nowego Testamentu, to on by do niego mówił: co ty myślisz, że Jezus ci pomoże? Popatrz się, ile już chrześcijan zrujnowałem. Popatrz, ilu chrześcijan się poddało. A co ty myślisz, że lepszy jesteś? I zaczyna śmiać się z jego wiary. Zaczyna wyśmiewać resztkę tego, w co Hiskiasz wierzy. Ale tutaj, jeśli będziecie uważnie czytać Słowo Boże, to coś jeszcze zobaczycie w 22 wersecie. Zobaczcie, co on woła do króla. Chciałbym, abyście zobaczyli. Tutaj zaczyna być widać, w czym diabeł jest słaby. I wy możecie być silni, jeśli będziecie trwać w tym słowie. Diabłu miesza się prawda z nieprawdą. On może mówić tylko wtedy do ciebie, kiedy tej księgi nie znasz. Bo jak ją znasz, to wiesz, jaka jest wola Boża. Zobaczcie, co on mówi. 22 werset. A jeśli mi powiecie: na Panu Bogu naszym polegamy, to czy nie jest to ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze poznosił Hiskiasz, powiadając do Judy i do Jeruzalemu: tylko przed tym ołtarzem, tu w Jeruzalemie, pokłon oddawać będziecie? Czy to prawda, że Hiskiasz zwalił świątynki, czy nie? A więc tym razem diabeł ma co? Racje. Ale czy to prawda, że Pan Bóg miał upodobanie w tych świątynkach? Nie. Ale on mówi: przecież Panu Bogu świątynki powaliłeś. Zobaczcie, zaczyna mu się, on zaczyna mieszać prawdę z fałszem. Zaczyna, wiecie, zamiast mówić o wierności Bogu, mówi o tym, co zewnętrzne, co płytkie. To jest tak, jakby do ciebie mówił: a kiedyś słuchałeś innej muzyki, a teraz słuchasz innej. Naprawdę myślicie, że to ma wpływ? Ale kiedyś nosiłeś czarne buty, a teraz masz szare. Nie wiadomo, czy to się Bogu podoba. Moment, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Trzeba czytać Słowo Boże, żeby to wiedzieć. Żeby nagle stać i powiedzieć: chwilę, jemu się... On kłamie. Podważa Bożą wierność, lecz jego przykłady wcale nie dotyczą Boga żywego. Mówi o religii, a nie o Panu. On mówi, co ja zrobiłem w religii, a nie jaka jest moja relacja z Bogiem. Świątynki i ołtarze, przecież one są niczym. Tak naprawdę najważniejsze jest, co powie Bóg Wszechmogący. Amen. Potem mu jeszcze bardziej dogaduje: który z wszystkich bogów ziemi mógł mi się przeciwstawić? Momencik, jakich wszystkich bogów ziemi? A ilu to jeszcze bogów na tej ziemi jest? Nie ma innego. Jest tylko jeden. Chwała Jezusowi. Ale on mu tam coś tłumaczy. I wiecie, nie będziemy mieć problemów z odpowiedzią, jeśli wiemy, kim są inni bogowie, że nie ma innych prócz naszego. To jest, wiecie, przez lata człowiek dojrzewa.
Kiedy człowiek poznaje Pana, kiedy wielu w tamtych czasach poznawało Pana, najpierw mówili, wierzymy w jednego Boga, tylko tego Boga. A potem odkrywali, że nie tylko wierzą w jednego Boga, ale wierzą w jedynego Boga, bo nie ma innego. W godzinie trwogi często zapominamy i pozwalamy się straszyć w ten sposób. I wierzący odchodzą ze strachem w różne miejsca, dają się zastraszyć złu. Ale teraz kpina się pogłębia. Zobaczcie, to złe mówienie o nim, to złe mówienie o jego błędzie jeszcze bardziej zaczyna się pogłębiać. Pokazuje diabelską logikę. Zaczyna do niego mówić, dam ci 2000 koni. Dam ci 2000 koni. Proponują mu 2000 koni. Co z tym zrobisz? Wiecie, Hiskiasz nie miał nawet tyle. Hiskiasz tyle nie miał. A ci mówią, dla nas 2000 tobie dać, czy tobie nie dać? Jeśli chce, to każe, żeby 2000 koni było po waszej stronie. Pomoże ci to coś? I tak ci nie pomoże. Dla Hiskiasza żebrać jazdę z 2000 koni było czymś niemożliwym. Hiskiasz wiedział, że nie może o tym nawet marzyć. I tutaj diabeł się śmieje i mówi, mogę dać, co chcę, ale nic ci nie pomoże, jeśli będziesz przeciwko mnie. Na kim chcesz się oprzeć? Na Egipcie? No sam zobacz, nie masz dokąd pójść. A potem jego argument, 25 werset, zobaczcie, jeśli siedzicie ze mną, tekst, którego dzisiaj studiujemy. Poza tym, czy to wbrew woli Pana ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To Pan rzekł do mnie, wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz go. Momencik, słyszycie, co słyszą ludzie na murach? Że mało tego, że ich los już jest przegrany, że śmierć prawie patrzy im w oczy, to jeszcze słyszą, że to tak naprawdę kto chciał, żeby tak było? Bóg chciał, żeby tak było. I co ty myślisz, że ten Bóg ci teraz pomoże? Zobaczcie, można bardziej fałszywie przedstawić Boga. Bóg niesie przebaczenie, łaskę, pokój i odnowę. A ten twierdzi, że Bóg niesie zemstę i zniszczenie na ich kraj. I najmniejszy z sług diabła, Rabszake, wcale, wiecie, to, co przyszło pod Jeruzalem, to była tylko część tego, co Asyria może dać. Najmniejszy sług z diabła śmieje się i jest większy wszystko, co mam. To jest to, co musiał pomyśleć Hiskiasz. To jest ten najmniejszy sługa diabelski, a ma 1000 razy więcej niż ja mam, który nazywam siebie Bożym sługą. To, czym jestem, to, czym ja jestem, nie jest większe od tego, który jest w tym świecie. Wiecie o tym? Ale większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który w świecie jest. Ale najpierw musimy się upewnić, czy na pewno mieszka w nas. Czy jesteśmy świątynią Ducha Świętego? Czy chcemy w Nim przebywać? Bo ja sam nie jestem większy niż diabeł. My musimy zrozumieć, że to nie w naszej sile są nasze zwycięstwa. I on się śmieje. Ale szydercza przymowa, którą wymówi, te straszne słowa, które wypowiada, chcę wam pokazać jeszcze jedną duchową tajemnicę, która jest w tym tekście. Czy wiecie o tym, że Biblia nam mówi, że on nie mówił w jakimś asyryjskim języku, w jakimś nieznanym języku. On mówił w ich języku do nich. Zwróćcie uwagę, szydercza przemowa nie jest wygłaszana w języku polityki i teologii. On nie chce mówić językiem, który zrozumie tylko król i paru przywódców. Ale zaczyna mówić po judejsku. Po czym Rabszake stanął i donośnym głosem zawołał po judejsku. Słuchajcie słowa wielkiego króla asyryjskiego. On mówił w ich języku. I chcę wam powiedzieć, dzisiaj diabeł też mówi w takim języku, który rozumią nasze dzieci, nasi bliscy i ten świat. Ja wiem, że wielu z nas by wolało, żeby diabeł zostawił świat w pokoju, usiadł w jakimś wielkim kościele z teologami i w ich języku niech się sprzeczają, a my byśmy w tym czasie spokojnie żyli. Ale on wie, nie, nie, nie. On chce, żeby nasze dzieci słyszały. Popatrzcie na wiele dzisiaj stylów, sposobów życia, różnego rodzaju seksualnych zboczeń, moralnych zboczeń są przedstawiane jako fajne, jako nowoczesne, jako super. To my mamy coś źle z głową, że tego nie widzimy. Cała machina zła
nie mówi w jakimś innym języku, mówi po naszemu, tak żebyś to ludzkie serce zrozumiało. I jego celem nie jest pozbawić wiary teologów, pastorów, biskupów. Jego celem jest pozbawić wiary prostych ludzi, zwykłych ludzi, takich jak my, takich codziennych ludzi, żebyś na co dzień przestał wierzyć w Boże zwycięstwo. Udaje nawet troskę o ludzi. Krytykuje zdrowe relacje. Zobaczcie na 27 werset. Lecz Rabszake odpowiedział im, czy to do Twego Pana i do Ciebie posłał mnie mój Pan, abym wypowiedział te słowa, czy nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murze, aby wraz z Wami żywić się swoim kałem i pić swój mocz? I nagle zaczął opowiadać ludziom, jak się strasznie o nich troszczy. Ludzie, czy zamierzacie cierpieć z Waszym głupim królem? Czy zamierzacie cierpieć z tymi, którzy poszli za prawdą? Wiecie, kiedy diabeł mówi, to brzmi bardzo logicznie. Wołał po judejsku. Myśmy mogli powiedzieć, wołał po chrześcijańsku. To brzmiało tak chrześcijańsko. Jakby chciał powiedzieć, niech was nie zwodzi Hiskiasz, nikt wam nie pomoże. A potem zobaczcie, co zaczynam obiecywać. 32 werset, popatrzcie. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba, winnic, ziemi oliwników, oliwy i miodu i będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi, powiadając, Pan wyrwie nas. Gdzie była ziemia obiecana dla tego ludu? Czy nie tam, gdzie stali na murach? Gdzie była cała wola dla nich? Ale oni mówi, nie, nie, ja was zabiorę do ziemi podobnej. Podobny nie znaczy taki sam. Podobnej do waszej. Do podobnego życia. Będziecie też mogli robić dobro, ale czy trzeba być w Kościele? Czy trzeba wierzyć w Jezusa? No przecież można być dobrym bez tego Jezusa. Wiecie, o co mi chodzi? On im tłumaczy, możecie inaczej. Nie musicie za tym Hiskiaszem, nie musicie czcić waszego Boga. Chodźcie do nas, my damy wam podobną krainę. Prawda jest taka, że owszem, wziąłby ich do bogatej krainy, ale byliby w niej niewolnikami, a nie wolnymi. I potem Pana Jezusa, Boga naszego, wkłada po wszystkich, pomiędzy wszystkich bogów ziemi. W 35 wersecie mówi, których spośród wszystkich bogów ziemi wyrwał swoją ziemię z mojej ręki, że Pan miałby wyrwać Jeruzalem z mojej ręki. Widzicie tą pychę? On mówi, nawet Pan nie wyrwie Jeruzalem z mojej ręki. Czy rozpoznajecie teraz nasze czasy? Czy Biblia zostawi nas teraz bez odpowiedzi? Czy wyjdziemy dzisiaj z tego miejsca mówiąc, Boże, co to za fragment Słowa Bożego? Co to za dziwna historia? Co za dziwna bitwa? Kiedy diabeł mówi, jakby miał rację? Kiedy zło krzyczy, jakby wiedziało, czego chce? Kiedy nie mamy słów, którymi moglibyśmy odpowiedzieć? Ale kiedy studiujemy Słowo Boże, przychodzi 19 rozdział. Oczywiście Biblia była pisana bez rozdziałów. Ja mówię rozdziałami. Druga Księga Królewska, 19 rozdział się rozpoczyna. I Hiskiasz przyjął te słowa, usłyszał to. Nie ma już pieniędzy, nie ma już świątyni skarbów, została obrabowana, nie ma już odwagi, nie ma siły, nie ma armii, nie ma szans. I usłyszał, że i tak nigdy nikt ich nie pokonał. I to jest ten rozdział 19, w którym wiecie, co się dowiemy? Że to niewielkie armie, przywódcy i imperia, ale modlitwa i działanie naszego Boga decydują o wszystkim, co się stanie. Oni już teraz wprost mówią Hiskiaszowi, żeby go nie zwodził jego Bóg. Możecie zobaczyć 6, 7 werset. Co tam jest napisane? Rzekł do nich Izajasz. O, ktoś się inny pojawia. Widzicie go? Aż się radość w sercu robi. Jakiś Izajasz się pojawia. Kto to jest? Jeden z najwspanialszych proroków. Co usłyszą? Teraz usłyszą, co Pan Bóg powie. Pan Bóg wcale im nie mówi, że wygrają. Zobaczcie, co tu mówi. Tak powiedzcie waszemu Panu. Tak mówi Pan. Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego. Oto ja natknę go takim duchem, że gdy usłyszy pewną wieść, wróci do swojej ziemi, a ja sprawię, że padnie od miecza we własnej ziemi. Co Pan mówi? Pan im nie mówi, nie martwcie się, wygracie.
oto ja pokieruję sprawą tak. To nie będzie wasze zwycięstwo, to nie będzie wasza chwała, ale uwierzcie i miejcie wiarę we mnie, że w ciemnej godzinie, że w trudnej chwili, że kiedy naprawdę jest ciężko, ja jestem Bogiem, który ma kontrolę. I coś jeszcze tu się dzieje. Hiskiasz dostaje list z pogróżkami. Dali mu list, aby sobie przeczytał, aby wiedział, że przegrał, że nie ma żadnych szans. 14 werset mówi nam o tym liście. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list, przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. To jest mój ulubiony fragment w tej historii. Piękny fragment, który mnie czegoś nauczył. Fragment, który nauczył mnie czasami odejść w ciszę. Czasami, kiedy nikogo nie ma, przychodzę sobie tutaj cicho do tej naszej kaplicy, do tego naszego kościoła. Czasami przychodzę tu i w ciszy siadam sobie tu z przodu. Jest ciemno, jest wieczór i rozwijam list moich problemów, moich trosk, moich zmartwień. Nie otacza mnie asyryjska armia, ale czasem diabeł posyła mi podobny list. Czasami ten list brzmi, co powiedział lekarz. Czasami ten list wy mi przynosicie. Kiedy słyszę, jak niektórzy z was chorują. Kiedy słyszę, jak niektórych z was zabrała karetka. Kiedy niektórzy z was mają łzy w oczach, kiedy mówicie o waszych dzieciach. To jest taki list. Przychodzę z nim tutaj. Chciałbym was zachęcić, byśmy byli zborem, który rozwija list przed Panem. Kiedy przychodzę, mówię, Panie, jak ja bym chciał móc pójść do szpitala i wyprowadzić stamtąd, a mam taką małą wiarę, że aż się boję tam iść. Jak ja bym chciał pójść i rozwiązać te problemy, a nie mam siły. Diabeł może się śmiać i może mi dać taki sam list i powiedzieć, co ty możesz. Wtedy Duch Święty posila serce. Wtedy przychodzi to posilenie, które mówi, większy jest ten, który mieszka w tobie, niż ten, który jest w świecie. Ja go zwyciężyłem na Golgocie. Ja go zwyciężyłem i wystawiłem na pokaz wszystkie diabelskie moce, aby cały świat zobaczył, że Jezus jest Panem. To jestem ja, twój Bóg. To jestem ja, twój Pan. I Hiskiasz dostaje taki list. List, z którego płynie strach, pogróżki, zwiedzenie. I tak jak mówię, wiele razy widziałem ludzi, którzy taki list dostali. Nigdy nie zapomnę, kiedyś siedziałem w swoim biurze, nie tutaj jeszcze, w poprzednim zborze. I przychodzi jedna siostra. Jak tylko otwarła drzwi, jak zobaczyłem jej łzy, wiedziałem, że coś nie tak. Usiadła i taką teczkę mi rzuciła na biurko. Mówi, zobacz sobie. Ja mówię, co to masz? Wróciłam z onkologii ze szpitala. Mam nowotwór, idę na chemię. Myślę, co ja mam jej powiedzieć? Co mam jej powiedzieć? Będziemy się modlić. No będziemy, ale Panie Jezu, tak potrzebuję, żebyś był blisko. Potrzebuję słowa od Ciebie. Byliście w takim miejscu? My wiemy, że się trzeba modlić, ale to jest taki czas, kiedy potrzebujesz przyjaciół, słowa. To jest ten moment, kiedy potrzebujesz, że nie tylko modlić się, ale żeby ktoś podszedł, objął cię, powiedział, kocham cię, stoję z tobą, a z drugiej strony ktoś jeszcze, kocham cię, stoję z tobą, stajemy razem. I żeby przyszło wtedy słowo od Pana, żeby ta księga zaczęła mówić jak nigdy, żeby przemówiła i powiedziała, tak mówi Pan. A kiedy takie słowa padają, to nawet diabeł musi stać na baczność i wysłuchać. Bo tak mówi Pan. Hiskiasz dostał taki list i ten 19-14, zapamiętajcie sobie ten werset. W trudnej chwili otwórzcie sobie tę księgę. 19 rozdział, 14 werset. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. Cała ta opowieść była po to, żeby tu dojść. Całą opowieść o wojnie, o buncie Hiskiasza, o tym, jak wielka armia przyszła pod mury Jeruzalem, o tym, jak Hiskiasz słyszał te wszystkie bluźnierstwa, kpili z jego wiary, z jego przyjaciół, z jego Boga, z wszystkiego, co znał. Wszystko to opowiedziałem po jedno, żeby wam przeczytać ten werset. To jeden z najwspanialszych wersetów Słowa Bożego.
rozwinął list przed Panem. Rozwinął list przed Panem. Wiecie, co to znaczy? Kiedy lekarz da ci takie badania, kiedy świat ci się zwali na głowę, to nie tylko pamiętam tą siostrę, co przyniosła te badania z onkologii. Na marginesie wam powiem, że żyje i ma się dobrze. Naprawdę dobrze. Widziałem, jak tata, ojciec z rodziny, przychodził do zboru i oczy mu się świeciły jak świeczki. Co się stało? Mówi, dostałem wymówienie w pracy i jestem bezrobotny. Gdzie ja znajdę pracę teraz? Za miesiąc przyjdzie rata za mieszkanie. Trzeba zapłacić za przedszkole. To jest ten moment, kiedy dostajesz upomnienie, bo nie masz pracy, nie masz zdrowia, nie masz siły. Dzieciom się odkleja podeszwa przy bucie. Psują się rzeczy w domu, nie masz za co kupić nowych. Diabeł się śmieje i mówi, nie poszłabyś za tym Jezusem, nie byłabyś czy nie byłbyś taki uczciwy, to byś miał. Miałem kiedyś przyjaciela, którego wyrzucono z pracy, bo nie chciał się dołączyć do wspólnych oszustw, które firma stosowała. Widziałem Hiskiaszy, takich Hiskiaszy jak ten, tylko ich list był inny i Asyria wygląda inaczej. Ale wszystko inne było takie same. Tak samo śmiano się z ich wiary i kpili z nich. Ale wszyscy ci Hiskiasze stawali się Hiskiaszami nie dlatego, że byli chorzy, albo bezrobotni, albo biedni. Bo i w świecie jest pełno chorych, bezrobotnych i biednych. To, co Hiskiasza czyni Hiskiaszem, to jest ta ściana płaczu. To jest ten czas, kiedy poszedł i otworzył list przed Panem i powiedział, Panie, tak jest. I ja na to nie mam żadnej odpowiedzi. Prawdą jest to, co mówił diabeł. Wielu już zabił i zniszczył. Teraz kolej na mnie, napisał mi o tym. Lekarze powiedzą, z tego nikt nigdy nie wyszedł. Ludzie powiedzą, widzieliśmy już takie przypadki, ale nikt nie przeżył. Każdy powie, że nie ma już nadziei. Wiecie, wyobrażam sobie, jak to było w czasach Hiskiasza. Pomyślcie sobie, tak jakbyście film oglądali. Bracia, siostry, czytamy słowo. Pomyślcie tak. Wyobrażacie to sobie, jak to było? My sobie to może wyobrażamy takie piękne, że Hiskiasz wszedł, grała piękna muzyka, Hiskiasz otworzył list, Panie, a Pan powiedział Hiskiaszu. To tak nie było. Wiecie, jak to było? Hiskiasz wszedł z listem i cały się trząsł. Za oknami, za murami było słychać bębny asyryjskie. Armia tak potężna, że ziemia się trzęsła, otaczała mury miasta. Wielkie machiny oblężnicze, wielkie jednostki wojskowe przemieszczały się. Było słychać ich okrzyki, szum koni, świst strzał, płonące gdzieś dachy słomiane. To wszystko było słychać, było czuć dymem i było czuć śmiercią. Było czuć, że śmierć jest bliżej niż życie. Za oknem było słychać diabelski śmiech, a Hiskiasz ze łzami w oczach rozwinął list. Wiecie, Bóg nie pozwoli krzywdzić swojego narodu. To jest wielka duchowa prawda, w którą wierzę. Lecz mamy jeszcze jedną prawdę, w którą chcę, byśmy wierzyli. Wierzycie, że Bóg nie pozwoli krzywdzić swojego narodu? Powiedzcie amen, jak wierzycie. To wam powiem drugą prawdę. Bóg też chce, byśmy do Niego wołali. Amen. Wołaj do mnie, a ja Cię wysłucham. Pomimo, że On wie, zanim powiesz, On mówi, wołaj do mnie. Wiecie, dlaczego Bóg mówi, wołaj do mnie? Bo potem Twoje świadectwo nie będzie brzmiało, że mi się samo zrobiło. Ale wołałem do Pana, a On się nade mną pochylił i wydobył mnie z otchłani i postawił moje nogi na skalę, mówi psalmista. Wołałem do Pana, a On się nade mną pochylił. I tym się różni Jego naród od wszystkich innych, że ma Boga, który widzi, słyszy i odpowiada. Czy można Hiskiasza nie nazwać człowiekiem wiary? Po tej niezwykłej modlitwie Hiskiasz wyszedł na mury. I wiecie, co się okazało? Że ta niezwyciężona armia zawraca. Że tysiące żołnierzy zawracają, giną, umierają, że Bóg sam się z tym rozprawia na swój sposób. Historia ustami bezbożników powie, no, że tak musiało być, to była konieczność militarna.
Ja słyszałem już, jak takie historie brzmią. Widziałem już, jak człowieka Bóg uzdrawiał z raka, a potem lekarz mówi, a to musieliśmy się pomylić, to nie był widocznie nowotwór. Po co? Żebyś chwały nie oddał. Bo Bóg kocha chwała swojego ludu przebywać. I tak ludzie może mówili do Hiskia, a to wiesz, to może przypadek, może musieli gdzieś pójść. Może musieli wyjść, ale on wiedział. Może dlatego czasami Bóg doprowadza do miejsca, żebyśmy wiedzieli, że to na pewno On. My mamy wiedzieć i trwać, czekać, On jest blisko. Prawdziwie z wiary będzie żyć mój sprawiedliwy. To, co Hiskiasz widział, wyglądało, jakby mu się nie opłacało słuchać Boga, prawda? To, co doświadczył, pokazało, że to Pan jest zwycięzcą, a nie on. I nigdy nie zapominajmy, że lew ryczący chodzi wokół i nie śpi. Tamtego dnia nastał pokój. Trawa znowu zaczęła się zielenić. Drzewa znowu zaczęły szumieć i zaczęło świecić słońce. Tamtego dnia otwarto bramy miasta. Znowu kupcy zaczęli z niego wjeżdżać i wyjeżdżać na stałe dni pokoju. Warto wtedy wyjść na mury. Warto wtedy stanąć i spojrzeć, wiesz co? Któregoś dnia znowu skądś nadejdą obce armie. Obyśmy byli gotowi. Dzisiaj może siedzisz i masz spokój. Sobie siedzisz i myślisz, właściwie to chłopie, kończ już na obiad, muszę iść. Może sobie siedzisz i myślisz, wszystko jest w porządku. Rozejrzyj się. Być może zza horyzontu zobaczysz znowu, jak idzie asyryjska armia. Tylko nie wiadomo, jak się będzie nazywać tym razem. To może się stać szybciej niż myślisz. Bądź dziś wdzięczny wobec Pana. Powiedz, Panie, Ty widzisz dalej niż ja. Ty widzisz, co się dzieje za tymi wzgórzami. Ty widzisz, co się dzieje poza moją niewiedzą. Ty widzisz, co się dzieje z moim organizmem, z moim zdrowiem, z moją rodziną, z moją pracą. Poświęcam Ci wszystko. Żebyśmy nigdy nie musieli dojść do takiego miejsca, że będziemy musieli zdzierać złoto z drzwi świątyni. Obdzierać złoto z drzwi świątyni, to obdzierać Jezusa z chwały. On mówił, ja jestem drzwiami. Ja jestem waszym Panem. Oddawajcie mi chwałę. Jeśli wystraszymy się wroga, zaczniemy tą chwałę z niego zdzierać, zaczniemy się wycofywać. Jeśli z nim wytrwamy, to pewnego dnia na zawsze z nim będziemy. Powstańmy do modlitwy. Panie, nie pojmujemy. Dlaczego często to samo i to samo i to samo do nas mówisz, a my ciągle i ciągle nie rozumiemy i nie słyszymy. Panie, nie pojmujemy, dlaczego masz dla nas tyle cierpliwości, ale wiemy o Twojej wspaniałej miłości względem Kościoła. Dziękuję Ci, że kochasz Twój Kościół. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj pomimo wszystkiego mogę chodzić i wierzyć w Twoją miłość. Panie, to jest dla mnie niesamowite odkrycie, kiedy pomyślę, Panie, że każdy człowiek, który tu dziś siedzi na tym miejscu, jest przez Ciebie ukochany. Panie, to jest dla mnie niezwykłe, kiedy pomyślę, że w każdym domu, który widać z okien naszego zboru, mieszkają ludzie, których Ty kochasz. Że Ty, Panie, tak umiłowałeś świat, że dałeś swojego Syna. Panie, wybacz, kiedy słuchaliśmy pogróżek diabła. Kiedy bardziej baliśmy się tego, co mówi świat, niż co mówisz Ty. Panie, proszę Cię, daj mi wiarę, która bardziej będzie wierzyć słowom Jezusa, niż słowom tego świata. Która będzie bardziej wierzyć obietnicom Bożym, niż pogróżkom tego świata. Panie, daj mi wiarę, w której będę mógł chodzić z Tobą. O taką wiarę Cię prosimy dzisiaj tu wszyscy, Panie, w imieniu Jezusa. Proszę Cię, abyś nasz zbór obdarzył wiarą, która sprawi, że będziemy świecić, że będziemy śnić, że będziemy nie będziemy się bać tej Asyrii, tego diabelstwa, które dzisiaj się szerzy, ale będziemy mogli prawy sposób, uczciwy sposób postępować wobec ludzi, wobec bliźnich, wobec tego świata. Błogosław dzisiaj nasz zbór, Panie, i to zgromadzenie w Twoim świętym imieniu. Amen.